Szklarnię Telewizji Bielsko. Nie, to nie jest szklarnia, to jest studio pod chmurką. Jesteśmy odsunięci przed chmurką w formie szklarni. Szklarnię Telewizji Bielsko odwiedziła psia ekipa w postaci Ani i... Tak. I Jacusia. Ania i Jacuś do nas przyszli. Jacuś przyszedł do nas, ponieważ szuka domu. Tak naprawdę Jacuś został znaleziony w okolicach sklepu Auchan na początku czerwca. I sytuacja jest taka, że podejrzewamy, że mógł zginąć jakiejś osobie, być może starszej osobie, która nie ma dostępu do internetu, nie może pooglądać zdjęć, które umieszczamy wszędzie i może szuka tego pieseczka, który jest... Czyli Jacuś szuka albo swojej pani, albo pana, tak, ewentualnie nowej pani, nowego pana, tak? Jeśli nie, to akurat Jacuś już będzie miał dom, tylko po prostu staramy się jeszcze dotrzeć do jego prawowitych właścicieli, bo to jest piesek już około 12-letni i na pewno miał dom, więc jeżeli ktoś w okolicach sklepu Auchan w Bielsku-Białej takiego pieska widział, zna, podejrzewa, czyj on może być, to bardzo, bardzo byśmy prosili o kontakt z psią ekipą. Namiary na nas można znaleźć w internecie, głównie przez Facebooka, także zachęcamy. A co to jest psia ekipa? Bo ja rozumiem, że w ogóle my w tym momencie tutaj inicjujemy pewną współpracę z psią ekipą, czyli Telewizja Regionalna będzie prezentować pieski, które będzie do nas przyprowadzać psia ekipa w najbliższym czasie, tak? Tak, jak najbardziej. Będziemy szukać im domów, będziemy pokazywać pieski, które zaginęły i które są chwilowo bezdomne. Będziemy przychodzić z tymi pieskami, pokazywać, jakby opowiadać o nich, jakie one są, ile mają lat, czy są przyjazne dla dzieci, kotów. Mamy różne takie informacje, także teraz rozpoczniemy taki moment nastał, kiedy będziemy promować psy. Tak, i inaugurujemy psy i koty, tak, czyli inaugurujemy, to nie jest targ psi, bo my będziemy te pieski rozdawać, prawda? Oczywiście, tak, za te pieski nie trzeba płacić, to są pieski, które po prostu szukają miłości i dobrego domu. I Jacuś inauguruje te nasze telewizyjne spotkania tutaj, czyli można się do was zgłaszać. Jak się do was zgłosić, jeżeli jakaś osoba, która rozpoznaje teraz swojego pieska lub chciałaby go przygarnąć, nie ma internetu, nie ma Facebooka, to jak was znaleźć? Mhm. To może ja podam swój numer telefonu, można dzwonić do mnie, mój numer 608 50 00 24. W sprawie Jacusia jak najbardziej, kolejne pieski będziemy podawać i już wolontariuszy konkretnych, którzy się nimi opiekują w późniejszym czasie. Dobrze, dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że Jacuś już niedługo znajdzie sobie jakiś ciepły kąt. Chociaż teraz jest ciepły, jemu jest ciepło chyba też, nie? Nawet gorąco pewnie, może zimny kąt powinien znaleźć.